Koalicja Obywatelska Zmysłowic przedstawiła swoich kandydatów zarówno na prezydenta w tym mieście, jak i do Rady Miasta i Sejmiku Województwa Śląskiego. Konwencja wyborcza odbyła się w poniedziałek w Mysłowicach. Paweł Jędrusik. Dorota Konieczny-Simela to kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Mysłowic. Szczegółowego programu jeszcze nie przedstawiła, ale wiadomo już, co na pewno chce zmienić w mieście. Na pewno znajdzie się w nim racjonalizacja budżetu, bo my w tej chwili mamy budżet zrobiony przez RIO i tak naprawdę równie wielkim problemem są dziurawe drogi jak dziurawy budżet. Czyli racjonalizujemy budżet, to jest nasze pierwsze zadanie po to, żeby rzeczywiście wiedzieć, ile kosztują i jakie są obligatoryjne wydatki w mieście. W poniedziałek w konwencji uczestniczyli także zaproszeni goście, wśród nich wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, wojewoda śląski Marek Wójcik, a także parlamentarzyści, którzy również uważają, że Mysłowice potrzebują zmiany. W województwie śląskim była moja szefowa, pani minister Barbara Nowacka, i była między innymi w szkole, której dyrektorem jest pani Dorota, i była zachwycona. Jest to jedna z najlepszych szkół w regionie. Szkoła dobrze zarządzana. Dyrektor jest menadżerem. To miasto potrzebuje menadżera. Potrzebuje menadżerki, która zmieni to miasto. Przez 5 lat radni Koalicji Obywatelskiej próbowali współpracować z Dariuszem Wójtowiczem, ale niestety się nie udało. To nie jest człowiek, który szuka kompromisu, to jest człowiek, który szuka konfliktu. Zmieniać chcą też kandydaci do Rady Miasta i Sejmiku Województwa Śląskiego. Na listach nie brakuje młodych osób. Stawiam przede wszystkim na to, żeby ten sejmik odświeżyć, żeby w sejmiku pojawiły się również głosy młodych osób. Ja mam 28 lat i wydaje mi się, że będę tutaj od nas z Koalicji Obywatelskiej najmłodszą kandydatką i zdecydowanie idę z takimi postulatami w kierunku młodych, żeby nasz region stał się dla nich jeszcze bardziej atrakcyjny. Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia.